Gielę, no przecież musisz wypocząć, tak? A miejsca jest dosyć. Chodź, kładź się. Ale trzeba na tym smarować. Zdążysz jutro. Nie, bo wymarzną i spęcznieją. Niedługo wrócę. Duszno tam szalenie. Piękna noc. Szkoda. Czego? Mówią, że na świecie dziewcząt jest nie trzecie, a ja jestem ciągle sam. Szkoda, gdyby przy mnie była jedna, ale miła, bardzo dobrze byłoby nam. W moim sercu uczucia jest dość, niechby tylko pokochał mnie ktoś. Szkoda, tak się pięknie składa, jest księżyc, serenada, a jej nie ma jakby na złość. Szkoda. Szkoda. No, panie majster. Późno już. Czas spać. Jeszcze nie skończ. Idź tam, ja przyjdę za chwilę. Jak gdyby pana chciał pożyć. A wie pan dlaczego? Zazdrosny, ogromnie zazdrosny. No cóż, kocha się we mnie. Nie wiem, co ci mężczyźni we mnie widzą. Po prostu zanudzają mnie. Na przykład ten Rolski. Tak? Dobrze, że sobie poszedł na kilkudniową wycieczkę. Dobry wieczór. O, skąd się tu wziąłeś? Wróciłem. Stęskniłem się za tobą. Przepraszam, nie przeszkadzam. Nie przeszkadzasz. Siadaj. Muszę jeszcze obtańczyć kilka pań. Na co mi za to? Panie Władeczku, mam wrażenie, że pan nas unika. Nas? To ma pewnie znaczyć ciebie. No, temu bym się nie dziwił. Ale że mnie unika? Zdaje się panu. To jest, zdaje ci się. No, jeśli mi się zdaje, to siadaj. Jeszcze pogadamy na ten temat. Siadaj. No, już. O tak. Franek, przynieś mi paczki egipskich. Sługa pana dziedzica. A wiesz, śniłeś mi się wczoraj. Od kiedy to jesteście na tym? Od wczoraj. Tak po paru kieliszkach, jak to zwykle między mężczyznami. Więc wyobraź sobie, śniłeś mi się jako kobieta. Tak, że byliśmy razem w jakimś schronisku i... Co to może znaczyć? Jak myślisz? No nie wiem. Trzeba by sprawdzić w cenniku egipskim. A wiesz, Kruszyno, co za zabawne panda. Mnie się również śnił pan Władysław, ale jako mężczyzna. No to już mógłbym sobie wytłumaczyć bez pomocy sennika. Bardzo przepraszam, ale zapomniałem, że dyrektor czeka na mnie w kantorze. Przepraszam.
kruszyny, zajrzymy jeszcze do baru. Proszę bardzo. Marzę jeszcze o jakimś miłym chłopcu. Proszę mi przynieść klucz. Pokój 227. Poproszę. 227. Proszę. Dziękuję. Proszę bardzo. Nie, proszę nie krzyczeć. Gulardowicz jestem. Ja do mojej narzeczonej poniekłem. Tak. Do Laury. Tak, do narzeczonej. Nie, niech pani nie dzwoni. Służba znów nie wyrzuci. Mnie nie o panią chodzi, o tę drugą panią. O jaką drugą panią? No ta pani, co tu z panią jest? Jaka pani? Zaraz, ten pan, co tu z panią jest, to nie jest pan, chociaż nosi spodnie. Pan Rolski? Rolski? Niech jej będzie Rolski. Więc który numer pokoju? Pan Rolski zajął pokój 253. Nie rozumiem. Dobrze, zaraz pani zrozumie. 253. Ten pan, ten Rolski, wasza szanowna pani, to... To co? To sobie zemdlała. Może wody? Przecież ja nic złego. Gulardowicz jestem. Dobre sobie, no jak można? Przecież ja do mojej narzeczonej poniekąd. Wariatka, zupełna wariatka. Panie szanowny, ma pan tutaj złotóweczkę i niech mi pan powie, kto zajmuje po 253. 253, pan Rolski. Rolski, zgadza się. La 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 la.